Cześć, dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym dniu Vlogmas. Myślałam, że dobrze będzie do Was przyjść teraz, dopóki mamy jeszcze ładne światło i Alicja śpi i pokażę Wam coś bardzo fajnego. Uważam, że no, muszę Wam to pokazać w tym filmie, zanim to wyniosę na górę, bo potem zapomnę. To jest taki kosz do przechowywania, tak się nazywa na stronie H&M Home, bo tam właśnie to kupiłam. I to jest coś fenomenalnego, albo na pranie, albo na zabawki, albo na kocyki, na pościele. To jest wykonane z płótna, bardzo porządnie, tylko słuchajcie, na stronie H&M-u to w ogóle nie wygląda tak okazale, jak teraz trzymam to w ręku. Przepiękny materiał, taki delikatnie bawełniano-płócienny, z bardzo wyraźnymi rysunkami zwierzątek, co może również posłużyć później do zabawy z dzieckiem, bo ja na przykład pamiętam moje dzieci, jak były małe, to ich ukochaną właśnie zabawą było na przykład pokazywanie, nie wiem, w mieszkaniu, czy w książeczkach, czy na ubrankach zwierzątek, albo jakichś ulubionych postaci z bajek. I to później też, jak dzieciaczek będzie już taki siedzący, będzie sobie, już tak wyobrażam sobie Alicję, która będzie siedziała gdzieś tam na dywanie, tu będzie miała na przykład zabawki i będą pytania typu, gdzie jest słonik, gdzie jest żyrafa, gdzie jest na przykład pingwin, który jest też tutaj bardzo, bardzo uroczy. Także naprawdę uważam, że oprócz tego, że to jest praktyczne i w środku wyłożone taką jakby trochę cera, to ten materiał jest taki trochę podgumowany, więc tam się, wiecie, nic nie wyleje, nie zamoknie. To jeszcze od góry, tutaj jest wszyta taka bawełniana wstawka, którą można zaciągnąć, żeby albo się nam rzeczy stąd nie wysypały, albo żeby się po prostu nie kurzyły, jak będą stały. Od spodu jest na takiej okrągłej podstawce, więc bardzo ładnie trzyma formę. To jest bardzo pakowne. Ja na razie to bym tutaj 4 takie Alicje włożyła. Także jeżeli szukacie czegoś fajnego na zabawki do dziecinnego pokoju albo na jakieś tekstylia, to bardzo Wam to polecam właśnie z H&M Home. Prześliczna ta grafika. Tu jest unicorn, jest kotek, jest lew, jest ośmiornica, wąż. Ojejku, nie topesz. No mnóstwo, mnóstwo zwierzątek, które również umilą właśnie dzieciaczkowi później zabawę i ładnie wyglądają. Wiecie, to nie jest takie gładkie. Miałam najpierw wziąć szary w białe nie serduszka, tylko gwiazdki, bo bardzo mi się podobał, ale właśnie potem pomyślałam, że pod kątem zabawy będzie fajne, bo pamiętam, że tak moje dzieci miały książeczki ze swoimi ulubionymi albo właśnie zwierzątkami, albo postaciami z bajek i jeszcze były takie, wiecie, nie mówiące, ale już takie rozróżniające różne rzeczy i właśnie to była ukochana zabawa na przykład przed snem, że brałam sobie latarkę albo barkę na kolana, taką wielką książkę, no i na zasadzie taka bajka była, gdzie jest Noddy i był Franklin, to były ukochane bajki właśnie moich dzieci i z tych bajek miały książki i zawsze były postaci z tych bajek szukane, gdzie jest tata Franklina, gdzie jest Noddy, gdzie jest autko i dzieci właśnie pokazywały paluszkiem i potrafiły to robić godzinami nieraz, także myślę, że na tym worku będzie też taka zabawa. A jeszcze na stronie Reserved pokażę Wam dwa takie słodziaki. Szukałam dla Bartka spodni i nie mogłam się oprzeć i weszłam jeszcze na dział dla maluszków i kupiłam Alicji taką bluzę. Mamo, to nie ja. To jest bluza na 68, bo ja mam dużo ubranek większych, naprawdę przecudnych już. Z jednej strony nie mogę się doczekać, a z drugiej chcę, żeby jak najdłużej była taka maleńka i wcale mi się nie spieszy do tego, żeby rosła. No, ubranka są cudne, ale są duże, natomiast takich maluszków właśnie mi brakuje i staram się tak kupować, kiedy widzę, że mi na przykład brakuje jakichś bluzek z długim rękawem albo jakichś właśnie półśpiochów, to wtedy zamawiam i po prostu to kupuję. Nie robię, nie gromadzę rzeczy w takim rozmiarze bieżącym i na przykład potrzebna mi była jakaś taka bawełniana bluza. Jest tak milusieńka ta dzianina, błękitna właśnie bluzaczka, znaczy bluza na 92, do tych półśpioszków będę jej chciała zakładać. Ona kosztowała 19,90 na wyprzedaży w Reserved i nie mogłam się oprzeć, jeszcze na wyprzedaży kupiłam taką koszulkę. Boże, zobaczcie, jaka ładna, z królikiem, taka prześliczny ten królik, on trzyma takiego kwiatka, który ma wytłoczone takie płatki. Przeurocza, na 74, akurat był dostępny ten rozmiar, a Alicja 74, przypuszczam, będzie miała w takich okresach ciepłych, więc jak najbardziej nam się taka koszuleczka przyda, ale też koszulki z krótkim rękawem, ja pamiętam, zakładałam dzieciom na body z długim rękawem na przykład, żeby wykorzystać taką koszulkę, zanim dziecko z niej wyrośnie, ale i też, żeby było troszeczkę cieplej, także prześliczna i ona kosztowała, słuchajcie, chyba 15,90, więc bardzo ładna bawełenka, a tu takie bufki. Także no ten królik to mnie urzekł, każdy kto mnie zna wie, że ja wszystko, maskotki, właśnie na drugi jakiś zwierzątek z króliczkami dla dzieciaków uwielbiam, zawsze tak miałam, no i tak mi zostało do tej pory. Prośbę dzieciaków robię spring rollsy, takie saigonki bez smażenia, czyli namaczam tylko papier
sojowy, papier ryżowy i zawijam właśnie farsz do środka i już później tego nie obsmażam i staramy się to jeść szybko, żeby farsz w środku był ciepły, także myślę, że ja Wam już pokazywałam, jak robię te spring rollsy, ale jeżeli nie, no to na pewno jakieś przebitki na vlogu się pojawią. Także teraz otworzymy sobie kalendarz, dopóki jest cisza i spokój i mam nadzieję, że uda mi się jeszcze do Was przyjść dzisiaj z jakąś krótką pogadanką. Ok, a teraz sprawdzamy, które okienka jeszcze nie zostały otwarte i już idę, bo coś mi się wydaje tak, 13 było na pewno. Czy ja otwierałam okienko numer 14? Myślę, że nie, ale nie mogę go znaleźć. Wy pewnie już widzicie, bo ja też czasami jak oglądam kogoś i ktoś szuka okienka i ja widzę, to chciałabym podpowiedzieć. Kurczę, 14, tu jest 13. Szukam 14. Nie no, przechytrzyła mnie. 14, nie widzę, słuchaj. A, jest tutaj. Dobra, jest tutaj na górze 14. I co my tu mamy? Płatki rozjaśniające pod oczy. Super, bardzo się cieszę. Tego nigdy dość. Moje oczy są wiecznie podkrążone, także takie płatki pod oczy położę sobie może nawet dzisiaj wieczorem. I 14 i jeszcze otworzymy 15 za jednym zamachem. 15 gdzieś widziałam przed chwilą, ale już mi właśnie uciekła. No, 15. Jest tutaj. Ok, dobra, mamy 15. Gdzie tu jest? O, tutaj. Zobaczymy. O, proszę. A tu kula, malutka kuleczka do kąpieli. Zaraz powącham. No, pachnie obłędnie, tak jak wszystkie kosmetyki Soap & Glory, także dzisiaj wrzucam do wanny kulkę i kładę sobie płatki pod oczy i robię relaks. Zobaczcie, prawie Rudolfa mamy z tego zestawu. A wczoraj przyszło do mnie moje ostatnie zamówienie z Lulalove, w którym zamówiłam taki bambusowy śliniaczek dla Alicji pod kątem ślinienia, bo ja wiem, że ona niedługo zacznie się bardzo, bardzo ślinić i wszystkie body, wszystkie bluzeczki będą pod szyjką mokre, więc taki śliniaczek z bardzo przyjemnej tkaniny bambusowej. I wzięłam sobie nowość, to jest żel do mycia twarzy łagodząco nawilżający z wyciągiem z maku i bodajże z bambusa, tak, mak i bambus. Pojemność 100 ml, jakaś niewielka, w szklanym opakowaniu, no zapowiada się bardzo, bardzo fajnie. A do tego wzięłam sobie, słuchajcie, szczoteczkę do mycia twarzy. Malutka szczoteczka, bardzo miłe ma tutaj to włosie. Ja mam szczotki do ciała, do szczotkowania na sucho i na mokro, ale jestem tak nieregularna w tym, naprawdę. A wiem, żeby osiągnąć efekty, to trzeba po prostu robić to regularnie. Także muszę się zmobilizować i tam te szczotki wyciągnąć, ale powiem Wam, że ta jest tak malutka, ta szczotka do twarzy, myślałam, że ona będzie większa, a jest taka bardzo kompaktowa, mieści się fajnie w dłoni, no i ma bardzo miękkie, miłe włosie, także jak zacznę używać, to na pewno o moich wrażeniach Wam powiem. Natomiast jeżeli chodzi o akcesoria i o tkaniny dla dzieci, to jestem bardzo zadowolona, mam naprawdę na przewijak mam pokrowiec i prześcieradełko, i rożek, i pieluszki, i jakieś tam muślinowe rzeczy, także od siebie na pewno mogę Wam polecić. Naszykowałam już tutaj składniki do robienia spring rollsów, tudzież saigonek, jeżeli je usmażycie. Papier ryżowy, ja mam tu akurat podwójną pierś z kurczaka, oczywiście zaraz ją będę kroić, jest umyta, ale te wszystkie, wiecie, takie białe, jakieś przerośnięte części, wszystko to będę wykrawać. Pokroję w paski, podsmażę z olejem sojowym na patelni. Makaron chiński, wszystko robię tak, jak jest instrukcja na opakowaniu. Sos sojowy, ten sos do saigonek jest bardzo dobry, ale oczywiście można też maczać w sosie sojowym, ale ten jest naprawdę no super, bardzo, bardzo smaczny. Oczywiście, jeżeli lubicie kuchnię taką typową chińską.
por, marchewka i ogórek zielony. Por i marchewkę będę podsmażała tak na oleju dosłownie przez 2-3 minuty, tylko żeby delikatnie zmiękły, ale były fajne, takie al dente, chrupiące. No i to wszystko. Papier ryżowy moczymy w ciepłej wodzie, żeby był delikatnie ciepły. Nakładam trochę makaronu, kawałek mięsa, marchewkę z porem i do tego w słupki zielonego ogórka i kawałek ogórka wkładam, zawijam. Oczywiście wszystko jest doprawione sosem sojowym i według uznania można sobie maczać w sosie, można maczać w sosie sojowym albo po prostu jeść tylko takie zawinięte bez żadnych dodatków. Pozwólcie, że jak już będę robić te sajgonki, to nie będę się odzywać, będę to robić po prostu bez dźwięku, no bo nie dam rady smażyć jedną ręką, kroić i jeszcze do Was mówić, ale naprawdę proces przygotowania tego jest banalny. Właśnie można sobie coś zaplanować, dlatego ja w życiu nie robię żadnych planów, żyję raczej z dnia na dzień. Planowałam, że będę dzisiaj długo dla Was nagrywać, dużo, ale niestety są priorytety, są rzeczy ważne i ważniejsze. Tulimy się, Alunia sobie zasnęła, pojadła. Dzisiaj jest taki dzień przytulania, bo aura jest, powiem Wam, straszna, jest ciemno, jeszcze nie ma 15, a już jest praktycznie ciemno na dworze. Rozświetla nas trochę choinka, ale jest taki półmrok. A dzisiaj widziałam prognozę pogody i na Wigilię zapowiadają 10 stopni. Także białe święta możemy sobie tylko wymarzyć, jak to było w tej piosence. Przed chwilą malutka się obudziła. Chciałam Wam pokazać te śpiworki. To są te śpiworki z Roger Publishingu od mamy ginekolog. I muszę Wam powiedzieć, że sprawdzają nam się genialnie do spania. To jest ta wersja ocieplana 56 do 68, ale... Ubranka zakładam Alicji na 56-62 i dla mnie ten śpiworek jest taki na styk. Tak? Chciałaś coś powiedzieć?